Państwa bardzo serdecznie na stacji Metra Trocka. Witam na briefingu poświęconym uruchomieniu świątecznego pociągu linii metra. Głos oddaję Panu Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu. Dzień dobry Państwu. 6 grudnia powoli wchodzimy w atmosferę świąteczną. No i mamy w Warszawie kilka tradycji. Przede wszystkim oczywiście oświetlanie i iluminacja traktu królewskiego. Choinka na placu bankowym, ale również tradycją stał się specjalny pociąg metra z dekoracjami świątecznymi. Warszawianki i warszawiacy się do tego przyzwyczaili, bo rzeczywiście wprowadza to nastrój świąteczny i w tym roku również inaugurujemy trasę takiego pociągu, który będzie jeździł przez miesiąc, tym razem na drugiej linii, więc będzie można na pewno ten pociąg częściej zobaczyć. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany tym, jak on będzie kursował, zawsze można się zapytać na stacjach metra naszych pracowników, choćby przez żółty telefon. Bardzo się cieszę, dlatego że ta tradycja jest dobrze przez warszawiaków przyjmowana i wprowadza nas wszystkich w wesoły nastrój świąt. Także w tym roku kontynuujemy i mam nadzieję, że wszystkim warszawiakom się to spodoba, zwłaszcza że na pociągu będą odwzorowane ważne dla nas wszystkich budowle warszawskie. Zresztą wkrótce Państwo to zobaczycie. W ten sposób zaczynamy wprowadzanie tej atmosfery, która nas doprowadzi do świąt i do spędzenia czasu z rodziną. Dziękuję bardzo. Zabranie głosu poproszę prezesa metra warszawskiego, pana Jerzego Lejka. Szanowni Państwo, pociąg świąteczny to nie tylko druga linia. Przygotowaliśmy dla naszych pasażerów, którzy będą poruszali się po pierwszej linii, niespodziankę, która ukaże się oczom pasażerów w sobotę od samego rana. Dziękuję bardzo, zapraszam do korzystania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, teraz zapraszam Państwa na przejazd świątecznym pociągiem. Oczywiście linii trzeciej, jak ją można poprowadzić, który z tych wariantów jest najbardziej sensowny. Mieszkańcy twierdzą, że obawiają się problemów w komunikacji, jeżeli chodzi o paraliż
na drogach i ewentualnie utrudnioną sytuację kursowania tej pierwszej linii metra przy wprowadzaniu tych nowych stacji. Właśnie po to prowadzimy analizy, żeby tego typu problemy ograniczyć. Na przykład na Moranowie, ja świetnie wiem, bo mieszkałem przez całe życie tuż obok, tam nie ma takiego problemu, dlatego że całe prace odbywałyby się po prostu na parkingu. W związku z tym tam nie byłoby żadnego problemu, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. I również, jeżeli chodzi o specyfikacje, to tak miałyby być te stacje budowane, żeby nie wstrzymywać ruchu metra. Co najwyżej w tym najbardziej newralgicznym momencie metro kursowałoby trochę rzadziej. W związku z tym na pewno te prace, jeżeli w ogóle będzie podjęta taka decyzja, one nie doprowadzą do paraliżu miasta i nie doprowadzą do zwolnienia samego ruchu, ponieważ tak jak mówię na Muranowie, ale również jeżeli chodzi o okolice Wilczej, jest miejsce, żeby spokojnie ten ruch mógł dalej na Marszałkowskiej być kontynuowany. Kiedy trzecia linia metra? Przede wszystkim w tej chwili prowadzimy działania dotyczące finansowania ze strony Unii Europejskiej, dlatego że jak Państwo wiecie, zaczynają się negocjacje. Ciągle słyszymy o nowych cięciach polityki spójności. Zobaczymy, co rząd będzie w stanie wynegocjować w tych okolicznościach. Ja też jestem aktywny w Brukseli, żeby mówić, że cięcia w spójności nie powinny być tak duże, jakie one są w tej chwili, żeby miasta mogły korzystać bezpośrednio z funduszy unijnych. Natomiast my prowadzimy w tej chwili analizy i miejmy nadzieję, że jeszcze w tej kadencji będzie mogła się rozpocząć budowa trzeciej linii. Panie prezydencie, dzisiaj ruszyło się o to nam dokładnie chodzi, dlatego że rzeczywiście wszyscy warszawiacy lubią to metro. Do kamer poproszę. Święta Bożego Narodzenia. Mamy oczywiście iluminację Traktu Królewskiego. Będziemy zapalać choinkę już w sennikę. A do tego rzeczywiście te specjalne wagony metra wpisują się w te tradycje, wprowadzają nas w ten nastrój świąt. Wszyscy się do siebie uśmiechamy, w związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby tę tradycję kontynuować i na drugiej linii metra ten pociąg od dzisiaj będzie kursowy. Proszę Państwa, dwa pytania do przewodniczącego. Jeszcze pan mówił, że w Znaczy, jeżeli chodzi o spalarnię, to do początku przyszłego roku powinna zacząć już działać pierwsza nitka. Natomiast prace, które mają usunąć w pełni te awarie, potrwają do połowy drugiego roku. Czekamy jeszcze na dokładne analizy. Natomiast pierwsza nitka spalarni powinna ruszyć dosłownie w przeciągu najbliższych tygodni. Co to znaczy dla mieszkańców? Pierwsza nitka spalarni, to jakoś czujemy? Proszę Państwa, no, mieszkańcy nie odczuwają tego, jak są spalane te pozostałości, prawda, które zostają od ścieków. Zresztą w większości kraju w ogóle nie ma tego typu instalacji, nie ma tego typu spalarni. Tutaj rzeczywiście Warszawa ma instalację jedną z najbardziej nowoczesnych. No ale oczywiście lepiej jest te osady spalać, niż je utylizować w inny sposób, bo po prostu to jest dużo bardziej przyjazne dla środowiska. Ostatnie pytanie. Jakie jeszcze pozostałe atrakcje dla warszawiaków związane m.in. z Mikołajkami czy ze zbliżającymi się świętami zaplanowaną miasto? No, w sobotę będziemy zapalali wielką choinkę na placu Zamkowym. No i to jest inauguracja całej iluminacji Starówki i Traktu Królewskiego. Myślę, że też ta tradycja jest bardzo lubiana przez warszawianki i warszawiaków i dlatego ją będziemy kontynuować. Zapraszam wszystkich w sobotę na odpalenie choinki. Dziękuję Państwu bardzo.